Hello, hello, witajcie. Ludzie, z tej strony Mr. Transmetal 666 znowu nadaje. Dzisiaj dalej będziemy wałkować temat japońskich robotów zwanych Gundam. Przed Wami dzisiaj następna porcja robotów Gundama. Gundamów oczywiście, tylko że tym razem w mniejszej wersji w skali 1 do 44. High Grade Gundam 006 Gundam Virtue GN005. Cóż, tu jest pudełko. Tutaj jest nasz Gundam pokazany w tej skali 1.44. Powiem Wam, że to jest bardzo fajna skala, która jest też równie bogata w detale. 06 High Grade, chyba 06 w jakiejś tam serii. Przodu z tyłu, prokozany front, real, pilot się zowie Teria RD, RD, Teria RD, Teria RD, nieważne, jakiś tam pilot, oczywiście kobita, laseczka, dobra, zobaczmy na naszego Gundama i oto nasz Gundam. Bardzo sympatyczny ludzik, można to tak nazwać, choćby ze względu na to, że no jest dość mały. Ja tutaj pozwoliłem już sobie, żeby Gundam trzymał swojego Big Cybera, czyli swój miecz świetlny. Tylko tu trochę poprawię mu staw. Skala 1 do 44 no jest po prostu mniejsza. Dla porównania oczywiście, jak zwykle, po prawej 1,44 skala, po lewej skala 1 do 100. Więc tu możecie sobie zobaczyć różnicę, jak ona, czym się różni. No jest, można powiedzieć, prawie o połowę mniejsza, ale też bardzo bogata w detale, ciekawe pierdółki. Cóż, nasz Gundam, jak to Gundam, jest dość mocno opancerzony. Najbardziej śmieszne są te jego nogi. Wygląda, wiecie, z czym się to kojarzy? Mi na pewno kojarzy się to z hokejem, czyli bramkarz hokejowy, który ma takie strasznie ogromne tutaj ochraniacze na przednie kolana i części dolne przedniej nogi. To chyba normalnie zaczerpnęli właśnie od niego. No i tak mówiłem, nasz słynny bohater dzisiejszej wideorecenzji, prezentacji, ma oczywiście swój świetny miecz, razy oczywiście, kurczę, razy dwa, czasami jest jeden, czasami są dwa, bardzo fajne zabaweczki, oczywiście bardzo śmiercionośne zabaweczki. Co jeszcze ciekawego nasz Gundam ma? Aha, chciałem jeszcze z góry powiedzieć od razu, że niestety nie bawiłem się w żadne Gundam markery i nie zdążyłem nawet jeszcze tych naklejek nakleić. To znaczy tak, naklejona jest tutaj na jedną rękę, na drugą i tutaj. I tego Gundama też niestety nie składałem. Też kupiłem go już, że tak powiem, od razu gotowego. Tutaj jest taka cała, nie wiem, czy tu chyba w tym siedzi pilot. Tu jest ten cały kokpit chyba, bo to się wszystko tak fajnie zamyka. O, i to jest jako całość. Co jest ciekawe, Gundam fajne ma zastosowanie, bo on Beam Cybery, czyli miecze świetne, trzyma sobie tutaj, w tym miejscu, tam się wrzuca ten miecz świetny, on sobie go tam trzyma i stamtąd go wyciąga. Tutaj jeszcze po bokach są takie, nie wiem, wydaje mi się, że to chyba jakaś amunicja, bo to można sobie, o, widzicie, wysunąć w zupełności i to sobie tak fajnie wygląda. Można oczywiście jeszcze pomalować to, ale to samo jest oczywiście na, że tak powiem, na drugiej nodze jest ta sama sytuacja. I co jest jeszcze ciekawe, oczywiście zapomniałem o tym najważniejszym. On tutaj ma takie potężne wyrzutnie rakiet. Spójrzcie. Tu jest jedna. Sobie ją, o. Cyk. A tu mamy drugą. Dwie potężne wyrzutnie rakiet. Jakieś tam działa. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co to jest. W każdym razie broń, no na pewno. Nie ma co się nad tym zastanawiać. To jest broń. Jest jeszcze możliwość wyciągnięcia, słuchajcie, tych dział do przodu. To się tak fajnie wysuwa, tylko jak zwykle na złość mam z tym problem. Widzicie, no nie da się wysunąć chyba. Wysunie się, czy się nie wysunie? O, słuchajcie, udało się. O, widzicie?
Fajnie to wygląda, wysunięte na zewnątrz, działa, wycelowane we wroga, przygotowane, nie chcę mi się męczyć z tym, przygotowane do ataku. Oprócz tego nasz Gundam jeszcze ma, widzicie, tutaj męczę się, straszną, potężną giwerę. O, widzicie, jest tak ciężko, że urwało mu rękę. To znaczy tak, giwera jest przystosowana do tego, że on może trzymać jej w dwóch pozycjach. Giwera jest bardzo fajna, bo tutaj jest taki detal, że ona jak szczela, to wysuwa się ta część. Oczywiście można sobie ją wziąć i schować, ale kiedy szczela, to ta część się wysuwa, to tak fajnie widowiskowo wygląda. Ta żółta część wyjeżdża, to jest taki wariat, może ją sobie też po prostu trzymać. Może ją trzymać w jednej ręce, tutaj, i może ją trzymać, może strzelać z dwóch rąk, czyli trzyma z jednej strony tutaj i z drugiej tutaj. To jest on całe, widzicie, ruchome. Teraz się postaram wam to pokazać, tylko wyciągnę tego insidera. O, dobra. No i będzie chyba ciężko, ale może się uda. To jest przesuwalne. To sobie można właśnie zamontować w tym miejscu, no, po to, żeby bez problemu można było umiejscowić mu broń w łapkach. Mam na myśli w obydwu łapkach. O. Jest jedna, to jest druga. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. No kurde, to będzie cięższe. Powiem wam, że to będzie ciężka sprawa. Ale może jakoś się uda. Dobra, nie chcę mi się z tym męczyć. W każdym razie tak mniej więcej możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Także powiem wam tak, że skala ma dużo zaoferowania, ma dużo do zaoferowania, mimo iż wydaje się, że jest malutka i tak naprawdę no, skala 1 do 100 jest lepsza, czy 1 do 60. Okazuje się, i moje zdanie jest takie, że na pewno nie jest taka, i ta jest też bardzo, bardzo fajna. Jeszcze szybko punkt artykulacji. Aha, miałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że on jak strzela, to ja muszę te antenki takie tutaj stają, nie chcę mi się ich wyciągać, bo nie mam jak zwykle czym. Punkt artykulacji szybciutko, głowa na dół, bok do przodu, ramiona, cyk, tutaj, tu się też kręci, prawie podwójny staw, 90 stopni, no tutaj nadgarstek i ręka tylko w tą stronę i tak, także całkiem nieźle to się wyciąga po to, żeby można było mu jakąś broń wsadzić. Tutaj całe te, o, zobaczcie, ramiona też są ruchome, tułów jak najbardziej się rusza. Tutaj no, niestety szpagatu nie zrobi, ale tutaj te części są ruchome, ta jego kiecka no, cała idzie, czyli może sobie do przodu nogę dać, ale akurat to, że ma te wielkie takie buły założone na nogach, to trochę mu to przeszkadza. Tu 90 stopni, ups, no, widzicie, staw kulkowy. Także cóż mogę powiedzieć, bardzo fajna zabaweczka, bardzo fajny Gundam. Myślę, że bez problemu powinien każdemu przypaść do gustu. Co jest najważniejsze, to ta skala naprawdę ma wiele, wiele do zaoferowania i przede wszystkim to, że nie jest tak kosmicznie droga jak jego więksi bracia, że tak powiem. I to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnej redce. Nara.